Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Użyteczni idioci Lenina, czyli użyteczni idioci komunistów. No w Ameryce w 2021 jest od groma między innymi Joe Biden i Anthony Milken. No wchodzą w tyłek Ruskim, Kubańczykom i Chińczykom. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No rasizm. Rasizm no to jest jedyne słowo używane przez ostatnie powiedzmy rok, półtora roku. Komuniści chcą zniszczyć Amerykę, używając czarnych do tego. No i używają tego bardzo efektywnie. Bazują to wszystko na rasizmie. Tyle tylko, że za pomagierów komuniści amerykańscy wzięli sobie komunistów kubańskich, chińskich i rosyjskich. No jest to bardzo ciekawa sprawa. W Chinach jest taka gala, oni mają coroczny festiwal, taki wiosenny. No bo to jest nowy rok księżycowy w sumie, no to jest jakoś tak luty, marzec. No i oni co roku to mają takie, można powiedzieć, na polskie tłumacząc, no to jest Opole, czy tam Sopot, tego rodzaju rzeczy, kiedy tam tańczą i śpiewają. Niektórzy mówią, że to jest jeden z najbardziej oglądanych programów na świecie. No patrząc, że tam w Chinach jest ponad miliard ludzi, no to nic dziwnego jest, że jest najbardziej oglądany. No ale również ten program, niektórzy mówią, że to jest najbardziej przeczesany program i kontrolowany na świecie. No, kto kontroluje? Partia Komunistyczna kontroluje. Tyle tylko, że kontroluje. No i jak się mówi o Murzynach, no to w Chinach Murzynów traktują w jakiś taki sposób. No tam nie widzą tego pod względem niewolnictwa. No tam w Chinach było niewolnictwo, jeszcze do II wojny światowej było niewolnictwo. Tak jak i do II wojny światowej kobietom wiązali nogi. Do II wojny światowej tamte były przymusowe małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Także to nie tak daleko. No ale też było niewolnictwo. Sprzedawane były dzieci, ludzie. Teraz też jest, dzieci są sprzedawane, no ze względu na to, że była ta polityka jednego dziecka. Teraz też ostatnio była taka wiadomość, że ojciec odszukał swojego syna, który był ukradziony i sprzedany 24 lata temu. No ale w każdym razie Anthony Blinken i Joe Biden, oni proszą komunistów, żeby opierdzielili Amerykę za rasizm z przeszłości. No to jest makabra. No ale ta gala rozrywkowa w Chinach, no to mieli taki program 2 lata temu, w którym Chinka miała twarz pomalowaną czarną pastą do butów. No i to taki sketch był, trochę kawał rozrywka dla śmiechu. Także Chinka twarz pomalowana na czarno, na głowie miała wielki kosz z owocami, pół dupki miała wypchane tak jak jest moda wśród Chińczyków. No i z jakiegoś powodu miała też w tym sketchu brał udział Chińczyk z twarzą pomalowaną pastą na czarno i przebrany za małpę. No i to była jedna wielka rozrywka. Chińczycy nie mieli żadnego problemu. Te wszystkie pejoratywne pokazywanie Murzynów, no to tam oni sobie nawet chyba nie zdają sprawy, co się dzieje. No czarny, no to jest egzotyka. Czarny, jeżeli czarny wyląduje gdzieś, szczególnie poza wielkimi miastami, no to dzieci, szczególnie dzieci starają się powiedzmy dotykać włosów, bo włosy czarnych są kompletnie inne, to inni fryzjerzy są potrzebni, są troszeczkę kręcone, inaczej rosną i tak dalej, i tak dalej. No ale oni Chińczycy patrzą na nich z jakiegoś powodu jak na wielbłąda, jakby wielbłąd był przywieziony do Polski czy gdziekolwiek, no to tak oni patrzą. Nie patrzą pod względem rasowym. No jest to rozrywka. Jedną z rozrywek tak samo było, że reklama proszków do prania była taka, że Chinka wzięła
wzięła czarnego, wsadziła mu do ust tak, ten pakiecik do prania, później wsadziła tego Murzyna do pralki, pralka go przeprała, no i z pralki wyskakiwał Chińczyk, no tak, także wykombinowali, agencja reklamowa wykombinowała taką reklamę, no i to wszystko Chińczykom pasowało, śmieli się, patrzyli, widać, kupowali te pakieciki do prania, dopóki angielskojęzyczna publiczność się w to nie wciągnęła, no i nie zaczęła krytykować. No i później jak zaczęła krytykować, no to zlikwidowali. Większość Chińczyków nie patrzyła na to w ten sposób. No a Europejczycy oskarżali ich o rasizm. No czy jest jakiś taki rasizm? No traktowali ludzi z innym kolorem skóry trochę inaczej. Przepraszam. No ale Chińczycy jako tacy, no to oni są po takiej stronie bojowo-narodowej. Czułość Amerykanów czy Europejczyków jest powiedzmy wstrząśnięta, czy zaskakująca, no ale to nie zatrzymało Bidena czy Blinkena z tym, żeby administracja Bidena, czyli sekretarz stanu Antony Blinken, poprosił ONZ, a konkretnie to Radę Praw Człowieka, żeby przybyli do Ameryki, no i żeby zaczęli sprawdzać systematyczny rasizm w Ameryce, tak? Także zdrajcy Blinken i Biden po prostu przyciągnęli Chiny, Kubę i Rosję do tego, żeby te trzy kraje, które akurat nie są tak za najbardziej za prawami człowieka, to mają sprawdzać Amerykę i mają później nauczać Amerykę. No Blinken zaczął się bić pejczem i powiedział, że Ameryka miała jakieś problemy, no ale to wszystko trzeba skonfrontować, cały ten nieprawdopodobny rasizm, tę rasistowską dyskryminację, ksenofobię, czyli niechęć do obcych i tak dalej, i tak dalej. No sam się bije. No bije Amerykę, no edukacja wstydu, czy te wychowanie wstydu, to komuniści to robią, tak, żeby zniszczyć naród, to Blinken po prostu zaszczuwa, zastrasza, zawstydza wszystkich Amerykanów, no i bierze do pomocy właśnie komunistów całego świata. Te wszystkie trzy kraje, czy oni są zainteresowani w jakiejś takiej uczciwej i prawdziwej, obiektywnej sytuacji, jak w Ameryce by to się wszystko przedstawiało. No trzeba pamiętać, że wojna cywilna, czyli ta wojna secesyjna, czy wojna rozłączeniowa, no to 1862 rok, trwa parę lat, no to 500 tysięcy białych ludzi, białych żołnierzy zginęło po obu stronach tej wojny. To była makabryczna strata dla całej Ameryki. Ludność nie była wtedy taka duża, to nie było ponad 300 milionów, tak jak dzisiaj, to były kompletnie inne czasy i 500 tysięcy młodych mężczyzn, którzy zginęli w tym czasie. Czarnych brygad to za bardzo nie było. Oni nie za bardzo chcieli walczyć po stronie północy, nie byli dopuszczani do walki po stronie południa. Wszystko w zasadzie po wyzwoleniu, no to najwięcej oni w sumie skorzystali z tego, no bo dostawali 40 murk ziemi i muła, no ale była ta wojna. Do tego trzeba by dołączyć powiedzmy ten cały ruch obywatelski, ruch praw człowieka w latach 1960, czyli Luther King i koniec tych różnych segregacji amerykańskich. No to się odbyło, to się zdarzyło, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że czarny prezydent został wybrany. I to nie to, że został wybrany raz, czarny prezydent został wybrany dwa razy. Także że to już pokazuje, że 88% Ameryki, no to nie jest czarna.
także biali i brązowi, no wszyscy czarni głosowali na czarnego, no ale bardzo dużo białych i bardzo dużo brązowych musiało głosować na czarnego. No nie wiadomo, ile żółtych głosowało, ile czerwonych głosowało. No czerwonych pod względem starego systemu kolorów skóry, no to są inni niż czerwoni komuniści, tak? No i nie ma znaczenia, że w Ameryce czarni obywatele są bardziej prosperujący, mają bardziej, żyje im się dużo lepiej niż innym czarnym na całym świecie, porównując powiedzmy do Brazylii czy gdzieś nawet w krajach afrykańskich. Podsumowaniem to może być to, że czarni nie wyjeżdżają z Ameryki do innych krajów, a czarni z innych krajów jednak starają się dostać do Ameryki. Tak? Także widać, gdzie jest ten balans i gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Tak? Także to jest argument, w którym kierunku ludzie głosują nogami. No i pomimo rasizmu z Ameryki nikt nie wybywa, no bo są na garnuszku, 80% dzieci amerykańskich to się rodzi na garnuszku amerykańskim, na podatnika, no bo nie znają ojca, a pieniądze są rozdawane. Administracja Bidena, administracja Blinkena, oni wiedzą doskonale, że Chiny, Rosja czy Kuba, no to nie są zainteresowani czymkolwiek, co by się zdarzyło dla Stanów. To oni są zainteresowani tym, że wszystkie te wypadki rasistowskie, no to chcą przetłuc w tej propagandzie komunistycznej na własne kobyto. I to jest taktyka. To jest taktyka komunistyczna, tak jak w Polsce za PRL-u ta świnia Urban mówił, że będzie wysyłał Urban świnia miał wysyłać śpiwory dla bezdomnych w Nowym Jorku. No i zawsze za każdym argumentem przeciwko kapitalizmowi, no to było to, że w Ameryce biją Murzynów, no i że w Ameryce są bezdomni. No to ten komunizm właśnie pokazywał, że w komunizmie nie będą czarni, nie będą bici. I nie będzie bezdomnych. No, to jest takie przekonanie dla reszty społeczeństwa, żeby przekazać władzę jednopartyjnym komunistom i oni potrafią to wszystko uregulować. No, ale to jest taki system autorytatywny i wymuszający. Jednopartyjny system komunistyczny zawsze tak robi. Również Rosja i Chiny, no to Była ta sprawa tego George'a Floyda, tak? George Floyd, no to bandzior zawodowy, który siedział w więzieniu, poszedł Hindusowi, dał $20 w delikatesach. Policja chciała go zaaresztować, to wyskoczył przez okno samochodu i przez 10 minut go prosili, żeby się poddał, a się nie poddał. Tak był nagazowany narkotykami, że po prostu wytrzymał. No ale w 60 minutach w 60 minutach. Beijing też się wypowiedział na temat George'a Floyda, no ale nie mówi o swoich muzułmańskich Ujgurkach, czy Moskwa nie mówi o, jak traktuje Czeczenów. Inna sytuacja to był Michael Brown. No to Michael Brown, następny wielki Murzyn, który poszedł do hinduskich delikatesów, ukradł cygara, no i później się odwrócił, no i został tam postrzelony w 2014 roku. No i były zamieszki w mieście Ferguson. No to Putin w programie dla 60 minut, no to jest taki znany program telewizyjny, to powiedział, że Stany Zjednoczone nie mają prawa krytykować Rosji za traktowanie czy aresztowania opozycji politycznej, no bo powinni sami sobie rozwiązać problemy właśnie w tym Ferguson, tam gdzie ten Michael Brown ukradł te cygara. I Chińczycy tak samo powiedzieli Ameryce w tym czasie, patrzcie się na swoje
swojego Michaela Browna, patrzcie się na Ferguson, nie wtrącajcie się do muzułmańskich Urgurków w Chinach, że i nie pokazujcie palcem, jeżeli powinni się pokazywać sami na siebie. Także użyteczni idioci są chętni, użyteczni idioci amerykańscy, lewactwo, te wszystkie środki masowego przekazu po prostu mają mokro w majtkach, kiedy mogą nakopać Ameryce, łącznie z tymi antykomunistami, znaczy z komunistami ze świata. W CNN czy New York Times no, debile są do tego stopnia, że jeżeli na Kubie są jakieś protesty, to ci komuniści mówią, że Kuba to jest jeden z najbardziej równych czy dobrych krajów do mieszkania w zachodniej hemisferze. No dużo. Aleksandra Ocasio-Cortez, no to ona w ogóle śpiewa poematy na temat Kuby. No i nawet się nie zająknie na te protesty. A administracja Bidena zatrzymali 80 osób, które płynęły w kierunku Ameryki na jakichś tam kajakach i innych dętkach od traktora, no to wysadzili ich z powrotem na Kubie. Także, że Biden czy Blinken, oni nie chcą antykomunistów z Kuby w Ameryce, wolą tych swoich komunistów. Kuba oczywiście, że jest równa, no ale jest równa w biedzie, w tych przysłowiowach komunistycznych waciakach i walonkach. Także 97% populacji to jest po prostu klepie biedę. Na 3%, czyli wojsko, policja i partyjniacy trzymają ich za twarz. No tak jak Jaruzelski, ta komunistyczna świnia Jaruzelski. Ja to się obawiam, że Kuba to też będzie miała swój okrągły stół. Tak samo się obawiam, że Korea Północna też będzie miała ten swój okrągły stół i wszystkie te komunistyczne świnie się sprywatyzują. Biden i Blinken, oni po prostu całują lewaków amerykańskich w tyłek, no ale przepychają tą Amerykę w kierunku lewactwa. Cały ten nonsens tego planu, zielonego planu, to jeszcze nie jest nic w porównaniu z tym, że Ameryka po prostu całuje w dupę tych wszystkich komunistów światowych, no i niszczy, czy tam obraża Amerykę. Cała Rada Praw Człowieka, no to jest rada, która Izraelczyków ściga za traktowanie Palestyńczyków i więcej spraw zrobili przeciwko Izraelczykom niż przeciwko Irańczykom, czy Syrii, czy Północnej Korei. Tak, także ci komuniści w Radzie Praw Człowieka po prostu no niszczą tak samo jak szukają przykładów w Polsce, no to będą szukać przykładów w Ameryce. No nie jest dobrze, jest po prostu, komunizm jest wpychany. Mam nadzieję, że 2022 zmieni cały Senat i Izbę Reprezentantów, 2024 zmieni prezydenta. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zindzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, monetyzowanego, bardzo często filmiku. Klikaj na reklamy, pisz komentarze, dawaj łapkę w górę, bądź zdrowy i bądź aktywny. Zdrowia dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja. Rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na republikanów, tak jak powiedziałem. Głosujcie na prawicę, gdziekolwiek jesteście.
przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Biden pluje na Amerykę. Biden obraża Amerykę. Używa do tego komunistów chińskich, komunistów kubańskich i komunistów rosyjskich. No nie jest to patriota. Jest to po prostu zdrajca. Cała partia socjalistów amerykańskich to jest jedna wielka banda zdrajców. Zdrowia!